Przede wszystkim pan prezes wyodrębnił część mieszkań i oferuje w ramach zastępczego lokalu mieszkania do remontu generalnego, co jest oczywiście sprzeczne z regułami samorządowymi i z prawem obowiązującym w naszym kraju. Tak? Sprawdziliśmy to, poddaliśmy analizie i zidentyfikowaliśmy, że istnieje też coś takiego w kodeksie karnym jak nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. I te stwierdzenia, te treści są zawarte w trzech przepisach kodeksu karnego. Uważam, że warto się zastanowić nad tym, aby doprowadzić do zahamowania tego rodzaju działań już może, sięgnąc jakieś wnioski, aby sprawdzić, czy tego rodzaju treści nie wyczerpują te postępowania po to, aby mieszkańcom trochę ulżyć. Jednak ten okres kilku miesięcy jeszcze będą musieli trwać w warunkach, które stworzył im ten prezes. A to, że prezes posuwa się do sytuacji jakby spiętrzającej trudności mieszkańców, to jest między innymi przykład, gdzie mieszkańcy, którzy zgłosili skargę taką dotyczącą elementu zewnętrznego zakłócającego im spokój, uzyskali w odpowiedzi informację, że część tych mieszkańców nie płaci czynszu i w zamian podnosi się im czynsz w krótkim okresie czasu około 70%. No jeżeli nie powstrzymamy, czy podejmiemy jakiś zachowań zmierzających do tego, aby zahamować pana prezesa MPGN-u w tych działaniach, to mieszkańcom życie może stać się o wiele trudniejsze jeszcze przed wyborami, a to kilka miesięcy.